Muszę wsadzić moje własne dziecko do więzienia. Możesz być policjantem, który aresztuje przestępcę, albo ojcem, który uratuje dziecko. Nie stać mnie na knajpę, ciuchy, kino. Mam dość tego pieprzonego życia. Zacznę okradać domy. Będziemy biedni, wychodzimy bogaci. W tym wypadku nigdy do nas nie dojdą. Bo jesteśmy studentami Politechniki i nie mamy nic wspólnego z kryminalnym światem. Tato, pomóż mi, proszę cię. Kazał nam zapłacić 10 milionów. Co ja mam teraz robić? Tato, proszę cię. Zabrakło papieru w drukarce. Powiedz mi, kto to jest? Robię bomby dla poważnych ludzi. 47 wybuchów bombowych w tym kraju to ja. A co sprzedajesz? Moje usługi. Bo? Bo chcę z tobą pracować. Chociaż zachowacie ci milion dolarów. Zaczynacie się majstrować bombowe wybuchy. Dowiedz się, kto to zrobił. Masa. A kto podłożył bombę na Shellu? Za wszystkimi wybuchami w Polsce stoi jeden gość. Po co mi to mówisz? Bo teraz ja ciebie zetrę. Pamiętasz, jak mówiłem, że będziesz miał krew na rękach? Nigdy się nie dowiecie, kto zastrzelił komendanta głównego. Ale chcę, żebyś wiedział, że to przez ciebie. Chcę ich wszystkich pozamiatać. Nie możecie zabić Pershinga, bo jest pod obserwacją służb. Panie oficerze, my nie robimy takich strasznych rzeczy, o co nas pan podejrzewa. Teraz idź do bandyty i powiedz mu, że jesteś moim synem. Porwałem dla okupu 109 ludzi. Co teraz się stanie? Ześlę na niego plagi. Ciemność. Zacznie niszczyć. Co niszczyć? Wszystko.